Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen Szanowni Państwo, drodzy koledzy, drogie koleżanki, dobry wieczór. 102 lata temu kobiety wywalczyły sobie prawo wyborcze w Polsce i w Niemczech. Nazywam się Mateusz Wałkowski, jestem wicedyrektorem Instytutu Pileckiego w Berlinie i będę prowadził dzisiejszą dyskusję o prawach kobiet w perspektywie historycznej. Rozmawiać będę z trzema historyczkami, panią profesor Magdaleną Gawin, panią Klaudią Kraw i panią Hanną Radziejowską. Pani Cornelia Piper, konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, niestety ze względów osobistych musiała odwołać swój udział w naszej debacie. Życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia. Nasza rozmowa jest tłumaczona symultanicznie na język polski i niemiecki. Jeżeli macie Państwo pytania do naszych gości, możecie je Państwo zadać, używając funkcji Q&A, questions and answers, w dolnej części Państwa okna zoomowego można dostać się do tej funkcji. Teraz wyjaśnię szybko po polsku. Kuli ziemskiej na dole i tam jest znaleźć polskie tłumaczenie. Ich möchte jetzt die Teilnehmerinnen der Diskussion kurz vorstellen. Magdalena Gawin. Chciałbym teraz przedstawić naszych dzisiejszych gości. Pani profesor Magdalena Gawin jest historyczką w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Jest autorką monografii na temat strategii emancypacji kobiet w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, spór o równouprawnienie kobiet. Czyli dokładnie na ten temat, na jaki rozmawiać będziemy dzisiaj. Klaudia Kraw jest również historykiem. Historyczką, profesorem w Katedrze Historii Czasu, Kultury, Wiedzy i Płci na Uniwersytecie Wiedeńskim. Opublikowała między innymi monografię o stosunkach płci w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej. To jest praca zbiorowa. Hanna Radziejowska jest również historyczką, kierowniczką Instytutu Pileckiego w Berlinie, kuratorką wielu nagradzanych wystaw historycznych, w tym wystawy poświęconej początkom praw kobiet w Polsce. W demokracji właściwie chodzi o równouprawnienie, także o wolność i możliwość współdecydowania, ale w gruncie rzeczy chodzi o równouprawnienie. Ten normatywny projekt demokracji w połączeniu z modernizmem, ze współczesnością, z masową polityzacją została wypracowana ta współczesna demokracja. Ta, którą znamy, powstała na praktykach i działaniach łącznie z ruchem kobiet walczących o swoje prawa w wieku XIX i XX. Nie był to ruch skoncentrowany na jednym konkretnym działaniu, ani skoncentrowany w jednym kraju. O tym będziemy dziś mówić. W listopadzie 1918 roku zarówno w Polsce, jak i w Niemczech kobiety wywalczyły sobie prawa wyborcze. Oba kraje, Polska i Niemcy, były w związku z tym na arenie międzynarodowej w awangardzie, jeśli chodzi o przyznanie kobietom praw wyborczych. Kobiety wtedy walczyły o swoje prawa. Były to kobiety o bardzo różnych przekonaniach politycznych i światopoglądowych. Zarówno przyznanie kobietom praw wyborczych, jak i wcześniejsza mobilizacja polityczna nadal do dzisiaj mają ogromne znaczenie dla kształtowania naszych demokracji. Wtedy, jak i teraz, obowiązywały różne postulaty polityczne, które wydawały się absolutnie oczywiste, a inne przekraczały możliwość wyobrażenia sobie pewnych rzeczy. Ta dyskusja historyczna ma więc poruszyć również istotne
problemy dotyczące udziału kobiet w życiu politycznym dzisiaj. Chciałabym zacząć dzisiejszą dyskusję od pytania do pani profesor Magdaleny Gawin. Jakie strategie emancypatorskie były widoczne u kobiet pod koniec wieku XIX i na początku wieku XX, które później w roku 1918 doprowadziły do uzyskania przez kobiety praw obywatelskich? I skąd pojawiła się ta pozytywna odpowiedź polityki w roku 1918 kraju, który w tym samym roku ponownie zdobył niepodległość? Dziękuję bardzo. Właśnie to pytanie, dlaczego Polki otrzymały prawa polityczne, czy wywalczyły sobie też te prawa polityczne w 1918 roku, było takim głównym pytaniem, które zadałam sobie w mojej książce. Książkę napisałam tak, jakbyśmy sobie mogli wyobrazić dyskusję z najciekawszymi głosami epoki, pisarzami, publicystami, politykami. To jest tak, jakbyśmy wyobrazili sobie, że prowadzimy pewien wywiad z ludźmi, którzy zajmowali głos w życiu publicznym, których opinia była ważna i tak jakbym przepytywała ich, co sądzą na temat emancypacji i równouprawnienia kobiet. I oczywiście znaczna część mojej książki, może ją zaprezentuję, znaczna część tej książki poświęcona jest także strategiom samych kobiet, środowisk kobiecych. Cechą ruchu kobiecego na przełomie XIX i XX wieku było to, że był zróżnicowany. On obejmował zarówno kobiety, które miały progresywne poglądy, lewicowe, feministyczne, były to panie mieszkające w miastach, jak i te kobiety, które były bliżej tradycyjnych wzorców, chociaż nie nazwałabym ich mianem konserwatystek. To były kobiety rekrutujące się z warstwy ziemiańskiej, które poszły do życia publicznego po ukazaniu się encykliki Rerum Novarum. Propagowały solidaryzm społeczny, walkę z wyzyskiem kapitalistycznym, aktywizm kobiet i przede wszystkim pomoc tym kobietom najuboższym. Więc ten impuls do walki o równe prawa wyszedł z dwóch różnych środowisk. I trzecie środowisko, które początkowo było najsłabsze i najmniejsze, obejmowało kobiety, które w odróżnieniu od tych dwóch pierwszych środowisk nie było nastawione reformatorsko, ponieważ zarówno feministki, jak i ziemianki chciały raczej reformować kodeksy zaborcze, tak, żeby wywalczyć dla kobiet przede wszystkim równość w prawie cywilnym, która w XIX wieku była bardzo ważna i w dalszej kolejności także prawa polityczne. Natomiast to trzecie środowisko postawiło raczej na rewolucję, ale jeśli mówimy o rewolucji, to nie mam tutaj na myśli rewolucji społecznej, tylko raczej ten termin rewolucja odnosi się do takiego rozumienia charakterystycznego dla epoki romantyzmu, gdzie walka o niepodległość Polski była nazywana w tej tradycji mianem rewolucji. To było najmłodsze pokolenie kobiet, które uważało, że nie należy reformować kodeksów państw zaborczych, należy walczyć o wolną Polskę, która przyzna kobietom i mężczyznom równy status w prawie cywilnym i nada im prawa polityczne. I paradoksalnie to najsłabsze, wydawałoby się, najmniej liczebne środowisko kobiet przyciągnęło pozostałe dwa i wszystkie kobiety spotkały się na frontach I wojny światowej. Ale nie znaczy to, że pomiędzy tymi poszczególnymi środowiskami nie było różnic, ponieważ one były widoczne i zasadnicze. Feministki zapoczątkowały pewien dyskurs czy pewną narrację na temat antagonizmu płci, żądając równości płci podkreślały ten antagonizm, natomiast te chrześcijańskie demokratki, które odwoływały się do encykliki Rerum Novarum z solidaryzmu społecznego, kładły nacisk na komplementarność płci, to znaczy na możliwość płynnej koegzystencji kobiet i mężczyzn, tak jak ona była realizowana w życiu prywatnym, więc postulowały, żeby te zasady były przeniesione na życie publiczne. I wydaje mi się, że w polskiej historii ruchu kobiecego zostały zapoczątkowane pewne dyskusje, które są aktualne do dzisiaj. Również powstały instytucje, które były niezwykle ważne nie tylko w wieku XIX, ale także w wieku XX. Warto tutaj wspomnieć, że Uniwersytet Latający, który był tajną, zakonspirowaną uczelnią wyższą dla kobiet utworzoną przez Jadwigę Szczawińską-Dawidową, jeszcze w XIX wieku, dlatego że władze rosyjskie nie pozwoliły Polkom studiować na Uniwersytecie Warszawskim
i ta nauka wyższa musiała być prowadzona w warunkach konspiracyjnych. Otóż idea tego uniwersytetu powróciła w czasach komunizmu, w czasach PRL-u, w środowisku opozycji demokratycznej. Także możemy zaobserwować jeszcze, mogę podać szereg innych instytucji, czy też idei, i można tutaj zaobserwować, jak silnie ruch kobiecy w ogóle wpisał się w historię polityki, w historię życia intelektualnego, ile, powiedziałabym, zachowujemy ciągłości, jeśli popatrzymy sobie na XIX i na XX wiek. Także nie zamykałabym tego ruchu kobiecego tylko i wyłącznie w odniesieniu do kobiet. To wyraźnie miało wpływ na wszelkie polityczne, inteligenckie debaty. I tak jak powiedziałam, możemy zaobserwować ciągłość i kontynuację pewnych wątków podjętych na przełomie XIX i XX wieku. Vielen Dank. Also jetzt hätte ich bardzo serdecznie dziękuję. I teraz mam pytanie do pani Klaudii Kraft. Pisała pani między innymi o systemie prawnym II Rzeczpospolitej i zajmuje się pani również między innymi perspektywą porównawczą, w tym historią płci. Co się stało w Polsce i w Niemczech po roku 1918? Czy to był jakby koniec tej historii? Czy te wywalczenie sobie praw wyborczych zakończyły tę historię? Czy też kobiety jakby wykorzystały te prawa w Europie? Czy mogłaby pani opisać tę sytuację kobiet i porównać sytuację kobiet w Polsce i w Niemczech? W Niemczech w roku 1919 po raz pierwszy kobiety kandydowały do parlamentu. Czy te nowe przepisy wprowadziły, pociągnęły za sobą również nowe praktyki w ówczesnych demokracjach? Dziękuję bardzo za to pytanie. Zacznę może od tej takiej perspektywy porównawczej Niemcy versus Polska. Pani Magdalena Gawin właśnie bardzo dobrze pokazała, jak Polki zaangażowane były swoim ruchem wolnościowym w różne ogólnokrajowe polityczne dyskusje, które toczyły się wtedy. I myślę, że to jest bardzo istotne, żeby to bardzo podkreślać, że kobiety nie działają tylko i wyłącznie jako kobiety w tej roli, ale także jako aktorki czy jako aktywistki w ogólnie istotnym i postrzeganym jako istotnym ruchu politycznym. I one nie zawsze też i nie tylko identyfikowały się jako kobiety, ale też jako aktywistki, które walczyły o niepodległość Polski albo były zaangażowane w kwestie dotyczące społeczeństwa jako takiego. Także to dotyczy zarówno wieku XIX, jak i XX. Mamy, tak jak powiedziała pani Magdalena Gawin, jednolitego ruchu kobiet. Mamy bardzo różne środowiska, które angażują się w dostęp do edukacji. Mamy też socjalistki, które domagają się równości pod kątem materialnym i prawa udziału w życiu politycznym i rozumieją się nie w pierwszej kolejności właśnie jako aktywistki walczące przede wszystkim o prawa kobiet, ale aktywistki angażujące się w aspekty społeczne dotyczące wszystkich. Ważne jest to w tej perspektywie porównawczej, że w Polsce bardzo istotna jest ta ponownie jest to pytanie podległość i że kobiety stają się częścią tej nowej wspólnoty politycznej i odgrywają w niej ogromną rolę. Więc jeżeli brać pod uwagę prawa wyborcze w Polsce, które kobiety otrzymały w roku 1918, no to oczywiście wzmacnia to społeczeństwo polskie jako takie, które konstytuuje się na nowo. W Niemczech mamy w zasadzie zupełnie inną sytuację. Mamy przegraną wojnę, mamy rewolucję, mamy nowo konstytuującą się rzeczywistość tak samo, ale mniej w sensie
narodowej, nowego, nie w sensie narodowego nowo konstytuowania się, ale raczej chodzi o to, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni, niezależnie od posiadłości czy płci, mogą mieć prawa wyborcze. Także to są konteksty, myślę, które są różne i które należy mieć na uwadze. I to, co myślę, jest dość porównywalne, to użyłabym, trochę chciałabym załagodzić to, czy złagodzić to wyrażenie, że kobiety wywalczyły sobie prawa wyborcze. Zawsze próbuję się opowiadać taką historię bohaterów, że po bardzo długiej walce kobiet wreszcie udało im się wywalczyć te prawa. Ja bym powiedziała, że nadano im te prawa w dalszym ciągu bardzo władczych mężczyzn. Polskie państwo potrzebuje oczywiście polskich kobiet, obywatelek, żeby się odbudować i potrzebuje tej siły. Tak samo państwo niemieckie potrzebuje kobiet w sytuacji klęski czy przegranej i potrzebuje ich także jako takiego elementu konsolidującego. Więc można zadać sobie pytanie, co tracą mężczyźni, którzy w dalszym ciągu są u władzy, którzy dają kobietom prawo głosu, a co jakby wygrywają tym ruchem. Mianowicie zdobywają lojalność i pokazuje się to w Niemczech w tym okresie, że kobiety korzystają z tego prawa głosu, idą głosować i nie głosują specjalnie na SPD, mimo iż była to partia, która angażowała się w równouprawnienie. Więc widać, że kobiety nie pozostają w logice swojej płci, żeby to tak ująć, tylko że jest to znacznie bardziej złożone i ma dużo do czynienia też z klasą społeczną, z której te kobiety się wywodzą. Dlatego kwestionowałabym ten taki kolektyw kobiet, a bardziej kładła nacisk na konteksty społeczne i na specyfiki danego społeczeństwa. Bo również to równouprawnienie w każdej demokracji jest też zależne od kontekstu, bo ludzie, jak się okazuje, w bardzo wielu sytuacjach wcale nie są sobie równi i materialne kwestie odgrywają dużą rolę i płeć w dalszym ciągu w demokracji również odgrywa dużą rolę. Claudia Kraft hat gesagt, dass es Loyalität, Pani Claudia Kraft powiedziała, że chodzi tutaj o lojalność, o to, żeby zapewnić sobie lojalność kobiet, przyznając im te prawa wyborcze. Na przykład, co leżało w interesie Piłsudskiego, żeby zagwarantować kobietom prawa wyborcze? Co jego interesowało w tym? Czy byłby interesowny w tej kwestii? To jest pytanie skierowane do mnie. Tak. Tak. Mniej więcej od 1905 roku Piłsudski był świadom, że podczas gdy ta elita progresywna, która otaczała go kobiet, będzie głosowała na jego partię, czyli na Polską Partię Socjalistyczną, ale o tyle większość kobiet, jeśli pójdzie do urn wyborczych, to zagłosuje na jakąś partię, powiedziałabym umiarkowanie prawicową, ale która kładzie nacisk na tak zwane tradycyjne wartości. Czyli w sytuacji polskiej, ponieważ Polska miała dwie masowe partie, Polską Partię Socjalistyczną i Narodową Demokrację, Piłsudski wiedział, że większość równouprawnionych kobiet, pań, będzie głosowała na jego rywala. I Piłsudski był tego świadom, że jeśli kobietom przyzna głos wyborczy, a w polityce zwykle nie jest tak, że tego typu, przynajmniej w Polsce, to się nie rozstrzygało w ramach dyskusji parlamentarnej albo w ramach głosowania, tylko to był po prostu dekret naczelnika państwa, więc to w dużej mierze była jego osobista decyzja i był całkowicie świadom, że przez to przegra wybory polityczne. Czy on wiedział, że przyznając kobietom prawa polityczne przegra? I zrobił to w 1918 roku i tutaj zgodzę się z Claudią Kraft, że to był taki krok do tyłu, ale w następnych dekadach zapewniło mu to ogromną lojalność bardzo aktywnych kobiet, które następnie towarzyszą mu w zasadzie do końca życia, to znaczy towarzyszą mu w sensie politycznym wszystkich inicjatyw podejmowanych przez niego.
I tutaj jest taki zasadniczy element, dlaczego na przykład w innych krajach, które były dużo bardziej zaawansowane, jeśli chodzi o emancypację kobiet, dlaczego dużo później kobiety dostały prawa polityczne. Tutaj mówię o Anglii, dlatego że pełne równouprawnienie to jest 1927 rok. Francja 1944 rok. Przecież nie można powiedzieć, że kobiety były mniej świadome, prawda, tych praw obywatelskich czy dążenia do praw obywatelskich. Otóż właśnie o tym bardzo często przesądzała buchalteria wyborcza, to znaczy liczenie na palcach, tak jak w Anglii, kto na tym zyska, czy liberałowie, czy torysi. I liberałowie popierali teoretycznie, ale praktycznie już nie, bo wiedzieli, że to wzmocni partię torysów. Następnie we Francji najwięcej kobiet walczących o głos wyborczy w przededniu I wojny światowej to były katoliczki i przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego Senat francuski wstrzymuje przyznanie im praw wyborczych, ponieważ politycy francuscy uważają, że równouprawnione kobiety dopuszczone do głosu mogą zagrozić laickiemu charakterowi republiki. Więc to pokazuje nam złożoność zjawisk, które sprawiły, że w niektórych krajach właśnie to ten proces przyznawania kobietom praw wyborczych opóźnił się. Ja myślę, że biorąc pod uwagę historię Polski następnych dekad, ja myślę, że to była bardzo słuszna decyzja Piłsudskiego w 1918 roku. To wywołało euforię zarówno tych progresywnych pań, jak i tych chrześcijańskich demokratek, które spotykały się na wiecach, manifestacjach, właśnie powtarzały ten termin podwójnie wolne. Ale to również było z tego względu ważne, że jeśli Piłsudski przerzuciłby tę decyzję na Sejm Ustawodawczy, to najprawdopodobniej, a czy mogłoby tak być w takiej historii alternatywnej, że rozpętałby się pewien spór, czy dosyć jałowa debata, która by mogła przeciągnąć się aż do wybuchu II wojny światowej i wtedy prawa wyborcze przyznaliby Polkom komuniści w 1944 roku. Więc nawet biorąc pod uwagę dynamikę i bieg historii Polski, uważam, że znakomicie stało się, że Polki otrzymały te prawa w 1918 roku i całkowicie zgadzam się tutaj z Klaudią Kraft, która słusznie podkreśla, że to nie tylko walka kobiet, ale po prostu musiała być pewna decyzja polityczna, pewna determinacja, prawda, żeby tą zmianę wprowadzić. I tutaj, kiedy myślę o tym, co było największym zwycięstwem w latach międzywojennych kobiet żyjących w tym czasie, wcale nie mam na myśli parlamentarzystek, które rzeczywiście mają niezaprzeczalne zasługi. One zapoczątkowały w Polsce pewien typ myślenia o państwie, o społeczeństwie, opiekę społeczną, współpracowały ponad podziałami, ale to było kilka lub kilkanaście kobiet. Ja myślę, że największym zwycięstwem tego pierwszego ruchu emancypacji kobiet był dostęp do edukacji, dlatego że nie ma równości pomiędzy mężczyznami i kobietami, jeśli nie mamy pełnego dostępu do edukacji, tej średniej i wyższej. Przed I wojną światową na Uniwersytecie Warszawskim kobiety nie mogły studiować, wyjeżdżały na zachód, wyjeżdżały do Francji, do Szwajcarii, w ogóle do krajów niemieckojęzycznych, do Belgii też. We Francji, chyba na Sorbonie pod koniec XIX wieku największy odsetek kobiet studiujących na Sorbonie to były Polki i Rosjanki, ale na Uniwersytecie Warszawskim nie ma studiujących kobiet. I jeśli popatrzymy sobie na statystyki, że już w latach 30. 40% ogółu studiujących studentów to są kobiety, a na niektórych wydziałach, jak na przykład na Wydziale Filozoficznym jest ich już 60%, to widzimy, że naprawdę na poziomie edukacji w latach międzywojennych dokonała się prawdziwa rewolucja. I uważam, że te zmiany w systemie edukacji, czyli masowe kształcenie kobiet, zrównanie programów nauczania, możliwość zdawania matury, następnie studia wyższe, że to były najważniejszymi tymi osiągnięciami tej pierwszej fali ruchu kobiecego. Klaudia Kraft. Also da, wie hat sich die Welt verändert? Pytanie do pani Klaudii Kraft. Jak zmienił się świat po roku 1918? Pani Magdalena Gawin wspomniała, że system edukacji był bardzo ważny i te zmiany
na poziomie dostępu do edukacji. Jakie jeszcze pola czy obszary wymieniłaby Pani, opisując ten okres? Jak wyglądała sytuacja w Republice Weimarskiej, co, na przykład w porównaniu z II Rzeczpospolitą? W tym kontekście można powiedzieć, że rok 1918 jest naprawdę rokiem rewolucyjnym, przełomowym, dlatego że właściwie dosyć nagle bardzo wiele postulatów ruchu kobiet zostaje uznanych. Nie tylko prawa wyborcze, ale też dostęp do uniwersytetów, do wyższego wykształcenia. I dzięki temu zmienia się obszar możliwości działania bardzo wielu kobiet. Chciałam jeszcze wrócić do poprzedniego pytania o tych zmienionych praktykach w parlamencie na moment. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo te w gruncie rzeczy niewiele kobiet, które w roku 1919 w Republice Weimarskiej zostały wybrane do parlamentu, to było 37 kobiet przy takim obłożeniu ponad 400 posłów w sumie, to był zupełnie inny rodzaj doświadczenia i zupełnie inne tematy, które się pojawiają w parlamencie. Także dochodzi do mówienia o tematach, które wcześniej nigdy nie pojawiłyby się w dyskusji publicznej, które może raczej w mniejszych kręgach byłyby dyskutowane. To są kwestie dotyczące polityki społecznej, to są pytania dotyczące dostępu do edukacji, także dostępu kobiet do rynku pracy, ochrony kobiet na rynku pracy, urlopów macierzyńskich. I widać, że ta mała grupa tych pierwszych parlamentarzystek, które się angażują w współdecydowanie i w współkreowanie agendy politycznej, jak ogromny mają wpływ na to ogólnie, o jakich tematach się mówi na tym forum i jak bardzo istotna była ich rola w kształtowaniu debaty publicznej wtedy. To chciałam podkreślić, bo uważam, że to jest bardzo ważne. No i te kobiety zawsze traktowane są z takim pewnym sceptycyzmem przez posłów płci męskiej, parlamentarzystów, którzy uważają, że jest to po prostu absolutne nowum. Teoria polityczna, zaczynając od rewolucji francuskiej, podkreśla, że aktywistą czy osobą działającą politycznie to jest osoba racjonalna, absolutnie płci męskiej, jest to ugruntowane też antropologicznie, po czym nagle okazuje się, że w roku 1919 mamy tu zupełnie inne reguły. No i te kobiety też próbują się dopasować też trochę do tego systemu i do tego kontekstu. Nie zakładają błyszczących sukni i ekstrawaganckich kapeluszy, tylko raczej starają się ubierać skromnie i na ciemno. No, mimo wszystko ich głos jest słyszalny i skierowuje debatę na zupełnie inne perspektywy, na zupełnie inny rodzaj dyskusji. No i te kobiety znajdują się w takim dylemacie. Chodzi o taki paradoks między równouprawnieniem i różnicą, czy rozróżnieniem, czy dywersyfikacją, bo z jednej strony zależy im na równouprawnieniu, a z drugiej strony cały czas muszą zwracać uwagę na to, że jako kobiety mają inne zapotrzebowania, że istnieją różnice między płciami, co muszą podkreślać po to, żeby wywalczyć różne prawa. Myślę, że w Polsce ta sytuacja była podobna i to jest coś, co w zasadzie do dzisiaj jest rozpoznawalne w tej debacie publicznej, ten dylemat i ten paradoks między chęcią bycia równo, czy między całkowitą równością, a potrzebami wynikające z różnic płci. W Niemczech w tej chwili paragraf 109 Konstytucji zapewnia kobietom i mężczyznom różne prawa, ale de facto nie zawsze tak to wygląda, jeżeli chodzi o historycznych aktorów tutaj, no to w dalszym ciągu widać materialne nierówności, na przykład w prawie cywilnej, które trwają wiele lat jeszcze w XX wieku. I na różnych innych poziomach widać, że ta droga jest daleka. No i ta publiczność zarówno w parlamencie, jak i poza
cały czas jakby wymaga tego takiego aktu balansowania między tymi dwoma biegunami tej dyskusji. Pytanie do Hanny Radziejowskiej. Te polityczne decyzje podjęte zostały ponad 100 lat temu i jeżeli chcemy się nauczyć czegoś z tej historii, to czego możemy się nauczyć od tych kobiet, które te właśnie 100 kilka lat temu walczyły o prawa polityczne i także o niepodległość Polski? Jak pani uważa, czego można się od nich nauczyć dzisiaj? Powiem tak, dla mnie z takiej perspektywy bardziej menadżera kultury, tak, z perspektywy osoby, która gdzieś próbowała tą historię opowiedzieć w wystawie, czy też opowiedzieć poprzez projekty, tak, które gdzieś jakby pozwalają to jakby przybliżyć się do tej historii, to przede wszystkim moje pierwsze takie jakby zetknięcie się z tą całym jakby ogromem materiału to było takie zaskoczenie. I to zaskoczenie, myślę, jest kluczem do odpowiedzi na to pytanie, bo ja się zaczęłam zastanawiać, że rzeczywiście jak mówimy o pewnej takiej tradycji kulturowej, tradycji historycznej, pewnej takim, jakby takiej spójności tej tożsamości, też w takim wymiarze nawet, no nie wiem, walki o wolność, walki na nie wiem, i podczas II wojny światowej, nie tylko jakby o niepodległość, to rzeczywiście postać, biografię tych kobiet, które jakby to, co się zaczyna, to, co jest pod koniec XIX wieku, kobiety, które walczą o Polskę w roku 18 i w tej wojnie polsko-bolszewickiej, to przecież to są biografie, które później jakby przechodzą, znaczy one są, te kobiety są aktywne nie tylko w okresie międzywojennym, one są aktywne, one walczą, są jakby na różnych frontach podczas II wojny światowej. Po wojnie jakby doświadczają całego w różnych miejscach, czy na emigracji, czy pod komunistycznej Polsce, jakby tego, co się dzieje po wojnie, jakby też starają się w jakiś sposób działać. Czyli to są kobiety aktywne, a które są praktycznie bardzo mało obecne w takim kodzie kulturowym, tak? I to jest moim zdaniem bardzo dla mnie było ciekawe, że te postaci, te biografie, one są fascynujące i mogłyby, znaczy od, nie wiem, nawet Konopnicka, która jest taką klasyczną postacią, taką ikoną takiego dziecięcego, jeszcze w dzieciństwie takiego patriotycznego wychowania, to jest niezwykle burzliwa biografia, która właściwie o niej i o jej przyjaciółce Dulębiance i w ogóle o tych ich losach, jakby w ogóle cała jej biografia, to jest w ogóle gotowy serial, fascynujący serial, który może opowiedzieć w ogóle o silnej kobiecie, o jakby takim, o wartości tego, co jest naprawdę ważne. I to jest jakby pierwsza rzecz, którą taka z perspektywy współczesnej, że ta opowieść o tych różnych kobietach, bardzo wybierających bardzo różne rzeczy, nie? Czy to jest, nie wiem, pani Bujwidowa, która dokonuje apostazji, czy to jest właśnie, nie wiem, Konopnicka, która walczy o dzieci we wrześni i pisze bardzo bogoojczyźniany tekst, tak? I to są tak różne wybory, też jakby te inspiracje. Dla mnie jakby to jest taki moment, w którym się zaczęłam zastanawiać to, jak one rozumieją, znaczy to, w ogóle ta walka o Polskę i to rozumienie, czym jest Polska dla nich, to jest moim zdaniem też coś, co do dzisiaj jest trudne do wytłumaczenia też na świecie. To znaczy, bo to jest trochę jak z Żeromskiego to marzenie o szklanych domach. Jak one walczą o wolną Polskę, to Polska jest... Tej pani Kraft powiedziała o takim wymiarze narodowym. Ja bym nie użyła słowa narodowego, tylko dzisiaj językiem współczesnym to jest takie dobro wspólne, chociaż to jest Polska, znaczy to jest Polska, która jest rozumiana jako spełnienie marzeń, że to będzie to wreszcie nowoczesne, sprawiedliwe, najlepsze państwo. I moim zdaniem te kobiety z tych różnych środowisk właśnie i bardzo osób wierzących i aktywnych z powodu wiary i tych, które właśnie są poza kościołem i te, które gdzieś tam, nie wiem, jako osoby, jako kobiety, które walczą w wojsku, tak? Że one szukają z tych swoich dróg na różne sposoby,
mają tą przestrzeń wspólną, to marzenie i to jest bardzo, bardzo nasze wspólne, jeśli chodzi o Polskę, bo ja przypomniałam Żeromskiego, ale mam taką swoją ulubioną powieść, która moim zdaniem najpiękniej w ogóle opowiada o tym marzeniu, trochę spełnionym, a trochę niespełnionym. To jest Floriana Czarnyszewicza Nad Berezyńcy, gdzie moim zdaniem to jest jeden z takich najpiękniejszych tekstów, właśnie jak ludzie sobie wyobrażali, że no Polska to będzie coś, co będzie, nie będzie zaborem rosyjskim, nie będzie właśnie tym wszystkim złym, co się kojarzyło politycznie, tylko właśnie spełnieniem tego marzenia. I gdzieś jak słyszę to pytanie, czego można się nauczyć, to moim zdaniem to jest jakaś kobieca zdolność do rozumienia rzeczy wspólnej, tak? Znaczy oczywiście, że to było też z mężczyznami ta walka o Polskę, ale chodzi mi o to, że to jest jakieś dziedzictwo i taka tradycja zdolności do różnienia się, bo to jest chyba jedna z największych, z najtrudniejszych rzeczy w ogóle w demokracji, że jakby akceptujemy, czy potrafimy pewne wspólne cele osiągać różniąc się. I dla mnie jakby sobie pomyślałam, jakby tak, okej, okay, to jest dla mnie wielkie, to jest dla mnie bardzo ważne w tej historii i zarazem jakby zauważam, że w takiej polskiej opowieści i o 18 roku, i o okresie międzywojennym, że ten wymiar nowoczesności właśnie tej aktywnych kobiet i tych ich niesamowitych biografii, że wciąż dla mnie to jest naprawdę za mało obecne i za mało jakby czytamy tą historię. Magdalena Gawin. Hania hat erwähnt, also einige Frauen, einige Aktivisten. Pani Magdalena Gawin. Hania Radziejowska opowiedziała o różnych, wspomniała to różne kobiety, aktywistki. Jaka kobieta byłaby pani ulubioną aktywistką tego ruchu kobiet? Ja nie mam jednej ulubionej aktywistki, ja mam wiele, więc nie podam jednej. Ja mi się wydaje, że jednak Ola Szczerbińska jest taką mocną kandydatką, ale ja też lubiłam... Dlaczego? Dlaczego? Warum? Wiesz co, ona mnie przekonywała tym, że ona była jednocześnie wykształcona, inteligentna, sympatyczna i bardzo odważna. Pamiętam, ujęło mnie, ponieważ te kobiety związane z frakcją rewolucyjną OBPPS, nie wszyscy słuchający wiedzą o tym, ale one, bo tutaj musimy jeszcze zarysować pewien kontekst szerszy. Przed 1914 rokiem w zaborze rosyjskim nikt nie miał praw wyborczych, bo wszyscy Polacy rodzili się i umierali jako poddani cara. Pamiętajmy, że to jest system samodzierżawia carskiego. Bardzo trudno jest wytłumaczyć w warunkach wolności, co znaczy jej brak, ale ci ludzie odczuwali ten brak wolności na co dzień. I właśnie te kobiety włączyły się w tą pracę organizacji bojowej PPS i przewoziły pod sukienkami broń. I jedna jest taka scena, która mnie szczególnie uderzyła i która jest naprawdę bardzo filmowa. Ola Szczerbińska nosiła pod sukienką dynamit Mausery i ten dynamit miała w takiej dużej walizce, którą postawiła na półkę w pociągu i naprzeciwko niej siedziała bardzo elegancka Rosjanka, która wygłosiła jej taką mowę, że nie powinna sama jeździć pociągiem i co jest prawdziwym przeznaczeniem kobiety. I ta Ola Szczerbińska tak cały czas widziała tą rozmawiającą Rosjankę i tak dyndającą tą walizkę z tym dynamitem nad głową. I to jest tak filmowa scena. Więc jej wspomnienia są naprawdę ciekawe i fascynujące. Wiesz co, mi się wydaje, że dlatego też, że one bardzo umiejętnie łączyły takie cechy bardzo nowoczesne, bo jednak były to bardzo nowoczesne panie. One też, nie zapominajmy, agitowały w fabrykach, pracowały z mężczyznami, przyjmowały typowo takie męskie role. Zresztą bardzo dużo też pisało o tym, dlaczego to była praca trudna, bo kiedyś agitatorka polityczna w fabryce wzbudzała po prostu albo wesołość, albo ściągała krytykę. Więc one pod wieloma względami musiały, że tak powiem, wchodzić w takie nowe role. A z drugiej strony one też, mogę powiedzieć, zachowywały pewną ciągłość taką polityczną i zakorzenienie w kulturze polskiej. I tutaj chciałabym tylko dodać jeszcze jedną taką istotną kwestię, jeśli my mówimy o kwestii narodu, czy ona była ważna, czy nie. Oczywiście, że sądzę, że w Europie jest to w ogóle kwestia istotna i ważna.
Natomiast pamiętajmy o tym, że Polska jako kraj w Europie Środkowo-Wschodniej miała zarówno etniczną, jak i polityczną definicję narodu. I polityczna definicja narodu jest tutaj kwestią kluczową. Zdecydowana większość feministek czy emancypantek, zarówno z tej warstwy ziemiańskiej, która tych chrześcijańskich demokratek, jak i feministek i socjalistek, one wszystkie pochodziły z warstwy ziemiańskiej. I ziemiaństwo postrzegało naród jako przede wszystkim grupę ludzi o równym statusie. I państwo polskie, to było dla nich naturalne, że obejmuje również terytoria etnicznie zróżnicowane. To po prostu było tak, że język polski był postrzegany jako język polityki, natomiast te panie wywodziły się z bardzo różnych etnicznych, że tak powiem, środowisk. Maria Rodziewicz, która w ogóle mieszkała na terenach włączonych do Imperium Rosyjskiego, mieszkała w Morzu Prawosławia. Więc tutaj musimy pamiętać, że to nie były nacjonalistki w rozumieniu takim negatywnym, tylko one odwoływały się do tradycji pierwszej Rzeczpospolitej. I to jest w ich pamiętnikach, w ich wspomnieniach, w ich rozmaitych przemówieniach bardzo, bardzo wyraźne. Ale ja też chciałam jeszcze powiedzieć, że uderzyło mnie to, kiedy czytałam te wypowiedzi feministek i niefeministek, jak bardzo na przykład odczuwały inaczej oświecenie, znaczy oświecenie europejskie, bo bardzo często dla nas oświecenie to jest przede wszystkim oświecenie francuskie, prawda? Zapominamy, że są różne nurty oświeceniowe, jest inne angielskie, jest inne niemieckie, francuskie, szkockie, etc. I same, jeśli mówiły o początkach emancypacji kobiet, to uważały, że było to oświecenie polskie ze względu na pierwsze reformy dotyczące edukacji kobiet. Natomiast najbardziej taką, powiedziałabym, no, takim niechętnym stosunkiem darzyły oświecenie francuskie ze względu na kodeks Napoleona. Dlatego, że kodeks Napoleona, który był wprowadzony w Księstwie Warszawskim, on potem był znowelizowany, trochę zmieniony w Królestwie Polskim i w zasadzie obowiązywał do wybuchu I wojny światowej. Przecież w większości państw europejskich jest tak naprawdę kodeks Napoleona. To jest oświecenie francuskie. I to ujęcie w kodeksie cywilnym, że kobieta jest niedojrzała, że nie może podpisywać umów, testamentów, nie może podejmować pracy, dalej, nie może wychowywać własnych dzieci po śmierci męża, bo ona jest niedojrzała, więc musi powoływać radę familijną albo opiekuna prawnego. To wszystko wiązało się z tym nieszczęsnym dziedzictwem francuskim. Więc te pierwsze aktywistki bardzo niechętnie patrzyły na oświecenie francuskie, bo widziały to oświecenie w kontekście podporządkowania kobiet. Znaczy paradoksalnie, o ile kodeks Napoleona w innych obszarach oznaczał unowocześnienie Polski, o tyle jeśli chodzi o pozycję kobiet, bardzo osłabiał tę pozycję kobiet w stosunku do praw, które miały w pierwszej Rzeczpospolitej. Sądzę, że takich paradoksów w XIX-wiecznej Europie było więcej. Danke. Klaudia, was nach Ihrer Meinung nach, also nach diesem... Pytanie do pani Klaudii Kraft. Co pani zdaniem po tych 100 latach, czy w Polsce, w Niemczech kobiety cieszą się tymi prawami, które otrzymały, wywalczyły sobie ponad 100 lat temu? Czy można powiedzieć, że ten kodeks Napoleona, o którym właśnie wspomniała pani Magdalena Gawin, czy on jakoś w naszym ciągu istnieje gdzieś w naszych głowach, czy kobiety naprawdę współrządzą? Więc ten kod Napoleona, myślę, może nie jest tak bardzo zakorzeniony w naszych głowach, ale niektóre porządki wywodzące się z końca XIX wieku, myślę, że to są elementy, które są ciągle obecne w naszym myśleniu. Od Napoleona, czy też to taka burżuazyjne postrzeganie kobiet i ich praw, coś, co sprawiło, że kobiety były traktowane jako osoby niedojrzałe, jak to zostało przed chwilą powiedziane, to właściwie do lat 70. XX wieku. Czytamy o tych książkach europejskich i to dopiero na fali modernizacji, przede wszystkim prowadzonej przez socjalistyczne partie, zostało to zmienione. Po roku 1940 mamy inne porządki jakby układające
prawa kobiet i uzależnienia wzajemne między płciami. W Europie Wschodniej jest tutaj ogromna zmiana, zarówno jeżeli chodzi o prawo, jak i poziomy instytucjonalne. Tutaj dużo rzeczy się w tym łączy, dostęp do rynku pracy, żłobki i tak dalej, ale również kontynuacja, że ta polityka dotycząca uprawnienia płci, czy to w Polsce, czy w Czechach, czy w innych krajach Europy Wschodniej, w dalszym ciągu rozpoznawana jest bardzo mocna rola mężczyzn, którzy w dalszym ciągu mają bardzo dużo do powiedzenia, więc nawet jeżeli zmienia się coś na poziomie instytucjonalnym, to nie znaczy, że na poziomie społecznym to się też od razu zmienia, bo po prostu długo trwa, zanim te zmiany przebiją się do systemu na długiej historii i tradycji. Jeżeli popatrzymy na Europę Wschodnią czy Polskę po roku 1980, powiedzielibyśmy wspaniale, gwarantowane są prawa obywatelskie, mamy system wielopartyjny, prawa głosu naprawdę są prawem głosu i można powiedzieć, że wzmocnione są prawa obywatelskie. Równocześnie można by powiedzieć, że po zaostrzeniu prawa aborcyjnego po roku 90, również dzisiaj, indywidualne prawa kobiet, prawo do decydowania o własnym ciele, zostają ograniczone. Co chcę przez to powiedzieć, że nie ma takiego linearnego rozwoju czy postępu, tylko ten rozwój jest nielinearny. Są zmiany w wyobrażeniu sobie tego porządku i dominacji między płciami. Więc to jest taka dla mnie interesująca historia jakby wzlotów i upadków tutaj i cieszenia się tymi prawami. Pytanie do Hani Radziejowskiej. Czy kobiety współrządzą? Czy uważasz, że historia jakby układu czy płci jest historią sukcesu? O, to trudne pytanie. Ja mam takie praktyczne doświadczenie, że na pewno kobiety mają trochę inny sposób myślenia i działania, jeśli chodzi o takie życie publiczne, nie wiem, w miejscu pracy, że to jest trochę właśnie... Trochę jak mówimy o tym, że pierwsze posłanki zajmowały się sprawami społecznymi i wprowadziły do przestrzeni publicznej jakby tematy, które były nieobecne, bo miały takie doświadczenie, to trochę tak jest, że jak mówimy o tym współczesnym życiu publicznym, też rozumianym, to tak jak pani Klaudia Kraft, to znaczy, że ten spór, co jest tym prawem kobiety, tak? Tak jak ten spór o ciało, jakby rozumienie tych praw, że ja mam wrażenie, że to jest jakby to jak kobiety w różnych miejscach, nie wiem, czy pracy, czy polityce, jakby mogą i one wprowadzają trochę inny sposób myślenia, bo to jest jakby gdzieś, no może to jest ta tradycja, to co ja mówię, to jest taka wiara w taką komplementarność właśnie płci, to znaczy, że to jest gdzieś taki bardzo ważny i bardzo często brakujący element. Jak myślimy o polityce, która jest przestrzenią super brutalną, że obecność kobiet też jakby gdzieś potrafi to zmienić. Oczywiście to nie jest tak, że, no bo wiadomo, każdy jest różny, tak? Ale że to jest jakiś taki rodzaj wrażliwości, który moim zdaniem, który jest bardzo cenny. Natomiast ja cały czas myślałam i mi po prostu brakuje, strasznie bym chciała się dowiedzieć, jaka sufrażystka jest ulubiona pani Klaudii Kraft, bo mi brakuje. Myśmy tego nie usłyszałyśmy i to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że uważam, że w takim porównywaniu polsko-niemieckim w ogóle tego momentu, że on jest, to jest niesamowite, że to jest ten sam moment, tak? Kobiety zdobywają prawa wyborcze, a zarazem na przykład w Niemczech taką postacią absolutnie jest kultową jest Róża Luksemburg, która w Polsce w ogóle jakby jest, no naprawdę nie kojarzy się jako osoba, która ani walczyła o prawa kobiet, znaczy teraz mówię z perspektywy tego, że ona po prostu uważała, że komunizm wszystko przyniesie, tak? Ani nie walczyła o Polskę, w związku z czym jakby to jest jakby postać negatywna. I to jest tak kompletnie, to jest ten moment, więc chciałam te dwie rzeczy
na chwilę pozrzucając kwestię tego, że oczywiście kobiety są najwspanialsze, ale właśnie, że jestem ciekawa bardzo. Klaudia. Jest Rosa Luxemburg deine Lieblingssuffragette? Czy Rosa Luxemburg jest pani ulubioną suffragistką? No też, ale Liquid Dawn jest jedną z moich ulubionych sufrażystek. Ona była jedną z pierwszych takich aktywnych kobiet. Urodziła się w roku 1831 i już w latach 70. XIX wieku walczy o prawa kobiet. Jest osobą niesłychanie mądrą, ale też taką śmieszną, pracującą z humorem dziennikarką. Zacytuję krótko, jak czytam jakąś taką broszurę, na przykład tę tutaj wydaną przez pana biskupa, to trudno mi jest to brać na poważnie. Zastanawiam się, do czego mogłabym ją jeszcze wykorzystać. Także ona ma odwagę stawić czoła swoją inteligencją mężczyznom i miała bardzo ciekawe idee już w drugiej części XIX wieku, które propagowała. Mówiła, że coś takiego jak wrodzona miłość matki, to jest coś, co na przykład kwestionowała. Uważała, że kobietom nie jest pozostawiona żadna inna możliwość, żaden inny wybór i że całą energię jest oczekiwane, że właśnie wsadzą w swoje dzieci i w rodzinę. To oczywiście przypomina też dyskusję w XX wieku o tym, na ile istnieje coś takiego jak kobieca natura, czy kobiece, czy męskie instynkty. To jest coś, co ona przewidziała już właśnie w wieku XIX, dlatego jest no, dla mnie niesłychaną kobietą. Pani Magdaleno, pani ma też polityczne doświadczenie, więc gdyby chcieć to doświadczenie włączyć w naszą dyskusję, czy kobiety chcą korzystać ze swoich praw politycznych i jakie strategie istniały, czy istnieją do tego, aby zachęcić kobiety do wykorzystywania tych swoich praw obywatelskich i politycznych właśnie. Znaczy ja uważam, że kobiet jest za mało w polityce i że zdecydowanie powinno być ich więcej. Nawet nie ze względu na to, że wierzę w jakąś kobiecą bądź męską politykę, ale ze względu na równość obywatelską. Po prostu powinniśmy uczestniczyć aktywnie w polityce. Ubolewam nad tym, że jest mało kobiet. Uważam, że jest to ważne doświadczenie, że lepiej wtedy rozumiemy demokrację, rzeczywistość, że rozumiemy pewne mechanizmy polityczne, że to naprawdę przydaje się w życiu. Ja zawsze powtarzam, że napiszę lepsze książki historyczne przez to doświadczenie polityczne, które tutaj od 5 lat mam. Więc uważam, że po prostu powinno być więcej kobiet w polityce. Uważam, że mniej walczą o uznanie od mężczyzn, mniej koncentrują się na sobie i bardzo ciężko pracują. I dlatego po prostu powinno być ich więcej. Więc jeśli będę jeszcze coś kiedyś w życiu robiła, to mogę powiedzieć, że chciałabym założyć taką fundację i pomagać kobietom, tak żeby się odnalazły lepiej w polityce. Natomiast kiedy też myślę o tym, o czym mówiła pani profesor Klaudia Kraft, to znaczy jak wyglądał ten ruch kobiecy taki rozciągnięty na dekady i jakie mamy różne jego fazy. Dla mnie przede wszystkim było ogromnym zdziwieniem to, że ten ruch przed pierwszą wojną światową on był naprawdę inny od współczesnego, dlatego że współcześnie bardzo często, nawet nie wiedząc, bezwiednie, odwołujemy się do tego ruchu kobiecego lat 60. z jego hasłami. Natomiast ten ruch z przełomu XIX i XX wieku on był jednak reformatorski, on był obywatelski, w wielu sprawach po prostu był zupełnie inny niż mówi to wiedza potoczna, powiem tak. I mnie na przykład uderzyło, że taka jedna z najważniejszych postaci w polskim życiu intelektualnym, dlatego że część kobiet na przykład, ja też w swojej pracy przeanalizowałam bardzo wiele literatury, dlatego że część kobiet w tym czasie wypowiada się nie poprzez publicystykę, tylko poprzez literaturę piękną.
I na przykład jedna z najważniejszych postaci w historii intelektualnej Polski drugiej połowy XIX wieku, Eliza Orzeszkowa, która też mieszkała na terenie Imperium, czyli był to nie była kongresówka, to był ten obszar, który został włączony do Rosji. I po prostu uderzyło mnie to, jak bardzo jednak ona była podobna w myśleniu do wiktorianek, jak bardzo odwoływała się do podobnych figur, kiedy mówiła, co mamy zrobić dla tych kobiet najbardziej utalentowanych, dla tych elitarnych, które powinny zdecydowanie osiągnąć najwięcej, jakie mamy stworzyć dla nich warunki, żeby one mogły się spełnić. I ona mówiła zawsze tak, że nie poprawiajcie bytu tych elitarnych kobiet, bo one sobie i tak poradzą. Jeśli poprawicie byt tych kobiet słabszych, to wtedy tych elitarnych też będzie więcej, a one wtedy też będą łatwiej awansowały. I mnie uderzyło odwrócenie tego pojęcia, że los kobiet, tych elitarnych, w gruncie rzeczy zależy od losu kobiet zwykłych. I muszę powiedzieć, że naprawdę ich, mówię tutaj o tych pierwszych sufrażystkach, ich analizy polityczne, społeczne, były niezwykle interesującą przygodą intelektualną. No łącznie z tym, że spotkałam się z takimi dużymi niespodziankami, dlatego że w każdym europejskim kraju istniało pojęcie podwójnej moralności, z której feministki wydawały wojnę. Tak samo było we Francji, tak samo było w Niemczech, tak samo było w Polsce. I u nas to pojęcie spopularyzowała pisarka i dramaturzka Gabriela Zapolska, która jednocześnie była przeciwniczką równouprawnienia kobiet. Więc muszę powiedzieć, że też mi pisanie tej książki dało taką frajdę, dlatego że ja bym powiedziała tak, że ludzie wcale nie mają tak racjonalnych poglądów, jakby można było od nich wymagać. Czasami mówią niezwykle słuszne rzeczy, ale w niektórych, powiedziałabym, partiach potrafią być bardzo zachowawczy. I pomimo tego, że Gabriela Zapolska była przeciwniczką równouprawnienia kobiet, dla samej idei zrobiła bardzo, bardzo dużo, dlatego że na pewien realny problem społeczny, jakim była podwójna moralność, podniosła do rangi sztuki. To znaczy pamiętajmy, że to nie publicystyka nagłaśnia istotne problemy społeczne. To robi zawsze albo dramat, albo powieść, literatura i sztuka, także dzięki Zapolskiej też wydarzyło się bardzo dużo bardzo istotnych i dobrych rzeczy. No cóż, ja myślę, że chciałabym jeszcze raz podkreślam to, żeby więcej kobiet poszło do polityki. Uważam, że to jest wielka nauka demokracji także. No i mam nadzieję, że tak się w Polsce stanie. Z drugiej strony byłam bardzo zdziwiona, kiedy czytałam współczesne raporty na temat luki płacowej, która jest chyba też jakimś wskaźnikiem luka płacowa, czyli różnica między kobietami i mężczyznami na tych samych stanowiskach. I w Polsce ona wynosi troszkę ponad 8%. Następnie z tego, co pamiętam, w Niemczech, we Francji chyba jest około, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że jest 10 i 15, czyli ona w Polsce jest relatywnie najmniejsza. I to jest moim zdaniem, przepraszam, to jest 8, 15 i 20. W Niemczech jest 20%, we Francji 15, a w Polsce 8. Czyli ona jest relatywnie mniejsza. I to jest bardzo pozytywne. Powinniśmy dążyć do tego, żeby ta luka płacowa spłaszczyła się jak najbardziej. Ja od razu powiem, nie byłam zwolenniczką parytetów. Ja nigdy bym nie chciała być też ani wybrana, ani pełnić funkcji publicznych, dlatego że wchodzę z zasady parytetu. Uważam, że wywalczyłyśmy ten równy status z mężczyznami po to, żeby stanąć do takiej rywalizacji na równi. Natomiast z drugiej strony uważam, że te praktyki dyskryminacyjne, które polegają na tym, że kobiety nie mogą awansować dlatego, że są kobietami, są niezwykle naganne. To znaczy chcę powiedzieć, że te kompetencje, one się muszą liczyć najbardziej. I uważam, że pewna przejrzystość w życiu społecznym i w życiu politycznym jest po prostu potrzebna też po to, żeby promować kobiety przy całej zgodzie, że kobiety nie stanowią jednolitego elektoratu, że zawsze będą te bardziej postępowe, lewicowe,
jak i te, które są zwolenniczkami bardziej tradycyjnych wartości. I my też musimy patrzeć na środowiska kobiece jako środowisko niejednolite. One po prostu stanowią połowę elektoratu. A mogę jedną rzecz powiedzieć? Bo jeden paradoks, zawsze jak jest kwestia tej dyskusji między kompetencjami i parytetem, to tylko taka uwaga na marginesie, że ostatnio oglądam dużo, przyglądam się różnym debatom w Polsce, historyczno, nie wiem, sytuacja w kościele i tak dalej. I szczególnie w środowiskach konserwatywnych, ale nie tylko, że po prostu są debaty, w których są sami mężczyźni. I to mnie zawsze tak zastanawia. No przecież to nie jest tak, że no to jest głupie, jak człowiek mówi, no dobra, ale powinno być porówno, no tak jakby właśnie był parytet, ale z drugiej strony taki odruch, no moment, no ale nie ma kobiet, które naprawdę nie mogłyby o tym powiedzieć. Znaczy, że to jest jakiś rodzaj wyobraźni, znaczy w tym sensie na ten postulat parytetu, że on jakby to jest pewien rodzaj wyobraźni i akceptacji, że no nie wiem, że jest jakiś rodzaj spojrzenia, który właśnie wynika no, jakby nie absolutyzując płci, no z mojej, mówię teraz z mojej perspektywy, ale że jest coś, co jakby te różne wrażliwości i spojrzenia dają i one się wzajemnie no, uzupełniają i one są bardzo potrzebne i że to ciągle jakby ten problem między parytetem a kompetencjami uważam, że jest trudno rozwiązywalny czasami. Claudia Kraft, also da sind Sie für affirmative Aktion oder nicht? Kraft, pani Claudia Kraft, jest pani za akcją taką afirmatywną, czy raczej nie? Ja sehen, dass wenn wir keine, myślę, że widać, że jeżeli nie podejmiemy jakichś konkretnych kroków politycznych, to nie dotyczy tylko nierówności płci, ale jeżeli ich nie podejmiemy, no to po prostu nie ruszymy się z miejsca. Także absolutnie jestem za affirmative action, ale czy jest to taką formą pozytywnej dyskryminacji, ale musimy tutaj uważać. Myślę, że jest tak grupa kobiet, na przykład w niemieckim kontekście, które to są kobiety, które są dobrze wykształcone, pochodzą z takiego też kontekstu społecznego i dla nich zrobienie kariery właściwie jest absolutnie w zasięgu ręki, ale jest też grupa kobiet, nie wiem, bardzo młodych, które pochodzą z takich kontekstów raczej robotniczych i które nie mają tak dużych szans jak te kobiety z pierwszej grupy. Więc oczywiście są różne projekty mobilizujące kobiety z tych, powiedzmy, innych kręgów, ale ten taki takie założenie porównywalne do konewki, że wszędzie te kobiety się podlewa dodatkowymi opcjami czy możliwościami, nie zawsze się sprawdza, bo bardzo dużo aspektów trzeba wziąć pod uwagę, jakieś na przykład też tło migracyjne w biografii, właśnie społeczny kontekst. Jak wyjaśniłaby pani tę ekonomiczną lukę w zarobkach w Niemczech, ogromną w porównaniu tutaj to, co słyszeliśmy? Myślę, że wiąże się to z tym, że niemieckie społeczeństwo może teraz odwrócić się i popatrzeć się wstecz na dość długą fazę prosperity, dobrobytu i mamy oczywiście też całą historię kobiet niepracujących w historii Niemiec. To się podczas II wojny światowej oczywiście trochę zmieniło, ale zmiana tego potrwa długo. Chodzi o idee, które myślę dominowały w takim rozumieniu społecznym przez wiele lat, też na przykład w Niemczech zachodnich po wojnie. Więc myślę, że Polska, jeżeli chodzi o wiele procesów w XX wieku, najpierw zmiana systemu po roku 45 i potem transformacja w roku 89, myślę, że w Polsce pod niektórymi względami łatwiej było pozbyć się jakichś takich zaszłości. Także Polska bardzo dużo, myślę, dużo się nauczyła z tych częściowo oczywiście bardzo bolesnych mechanizmów transformacji, ale pewne rzeczy było łatwiej przełamać niż w Niemczech.
Widać też tę ogromną różnicę między Niemcami wschodnimi a zachodnimi w dalszym ciągu, na przykład jeżeli chodzi o liczbę miejsc w żłobkach. W zachodnich częściach Niemiec to w dalszym ciągu jest taki temat, krzywo się patrzy na matkę, która chce oddać dziecko do żłobka, a w landach wschodnich jest to raczej regułą. Także nawet na tym poziomie widać tę różnicę i to oczywiście wpływa na tę lukę w zarobkach i w postrzeganiu. Ostatnie krótkie pytanie. Czego oczekujecie Pani od mężczyzn? Czy powinniśmy po prostu stać i nie przeszkadzać, czy może oczekujecie od nas jeszcze czegoś innego bądź czegoś więcej? O, pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Niechętnie odpowiem. Ja życzyłabym sobie, czy oczekiwałabym, żeby mężczyźni działali tak jak Theodor von Hippel już w XVIII wieku pisał o społecznym umocnieniu kobiet, żeby mieli takie jasne spojrzenie, bo nierównouprawnienie płci opiera się na różnych społecznych normach, na błędnym przypisaniu jakichś cech, a jakby tak trzeźwo popatrzeć na to, to nie ma nierównouprawnienia płci, tylko są materialne różnice, które mężczyźni bardzo sprawnie wykorzystali na swoją korzyść. I on w XVIII wieku bardzo krytycznie na ten temat pisał, ale nie chciałabym nawołać wszystkich mężczyzn do tego, żeby obserwowali, nie robili nic, tylko raczej z takim zdroworozsądkowym podejściem, jak Theodor von Hippel w XVIII wieku podchodzili do tych tematów. Dziękuję bardzo. Życzymy sobie wszystkim zdrowego, zdroworozsądkowego podejścia do życia. Chciałbym i do tej debaty. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Klaudii, pani Magdalenie i również Markowi, którzy technicznie nas tutaj wspierał, i dziękuję również Karolinie Golimowskiej, która dla nas tłumaczyła, i dziękuję również całemu zespołowi Instytutu Pileckiego w Berlinie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.